Bunt oznacza wypowiedzenie posłuszeństwa i bunt przejawia się bardzo często w stosowaniu ucisku. I ten bunt charakteryzuje się następującymi elementami. Odmowa słuchania głosu, który próbuje przedstawić daną rzeczywistość taką, jaką ona jest. Buntownik nie przyjmuje ostrzeżeń, mimo iż te ostrzeżenia mogłyby uratować jego życie czy życie innych ludzi, to życie również duchowe. On po prostu nie przyjmuje żadnych ostrzeżeń. Co więcej, jakby potęgując i idąc w stronę relacji z Panem Bogiem, nie ufa Panu Bogu. Znaczy, wydaje mu się, że to, co Pan Bóg proponuje i co zarządza, jest próbą ograniczenia jego wolności. I co więcej, przez to nie jest w stanie zbliżyć się do Pana Boga. To znaczy, ucieka od Niego, ponieważ sama myśl o tym, że można wejść w relację z Panem Bogiem, jest albo odrzucana, bo jest nieopłacalna, albo jest odrzucana, ponieważ buntownik ma zupełnie inny pomysł na swoje życie. Jaki będzie z tego efekt? Myślę, że efekt będzie jeden. Po prostu zagubienie się buntownika.